Pamiętam, jak jeszcze jakiś czas temu rozmawiałam z wami na temat domu. Teraz okazuje się, że dom zamienił się na mieszkanie. Dlaczego? No przede wszystkim czasy są bardzo dziwne, bardzo ciężkie i budowa domu, jeszcze gdy planowaliśmy 4 lata temu, była opłacalna. No dzisiaj no niekoniecznie i wiąże się z bardzo dużymi kosztami. Natomiast zakup mieszkania, no, trafiła nam się bardzo korzystna oferta, więc ostatecznie stwierdziliśmy, że ekonomicznie będzie nam się opłacać mieszkanie, a na dom jeszcze przyjdzie czas, być może w tej lokalizacji, co chcieliśmy, być może gdzieś indziej, zobaczymy, co czas przyniesie. To kiedy przeprowadzka? Mamy nadzieję, że jak najszybciej, chociaż myślę, że jeszcze z rok się zejdzie. A w jakim stylu będziecie chcieli urządzić swoje nowe mieszkanie? Zobaczymy jeszcze, tak naprawdę cały czas nam to się zmienia. Tutaj że jesteśmy zgodni, jeżeli chodzi o, jak zapisujemy sobie jakieś inspiracje, to one są naprawdę bardzo podobne, ale myślę, że nam się coś zmieni, ale fajnie, że zmienia nam się razem, podobają nam się te same rzeczy, więc na szczęście. Ale trzeba przyznać, że ten metraż jest imponujący, bo jeżeli się nie mylę, 126 metrów, tak? Tak, dokładnie, to jest praktycznie drugie tyle, ile mamy teraz, więc... No fajnie, no bo jednak przy dzieciach tych rzeczy jest dużo, chociażby samych zabawek, także nie możemy się doczekać. A czy ty na przykład, jak już nie będziesz w błogosławionym stanie, to zamierzasz też to wszystko sama sprzątać? No bo jednak 126 metrów, powiem wam szczerze, to już nie są przelewki. Czy na przykład będziecie mieli jakąś panią do pomocy? Zależy, jak bardzo będziemy potrzebować, jak bardzo ten... dom będzie wymagał tego, ale oczywiście jeżeli jest taka możliwość, jest możliwość korzystania z jakiejś pomocy, to jesteśmy za jak najbardziej, więc... Tak, na pewno teraz bardzo nam Pola pomaga, ta najstarsza nasza córeczka w sprzątaniu. Sam, jak widzi, że my sprzątamy, to sama też zabiera szmatkę, tutaj zaczyna przecierać telewizor, tutaj zaczyna sprzątać, psik każe sobie robić na lustro, żeby wytrzeć lustro. Jak widzi, że odkurzamy, to sama się rwie, żeby także pomóc nam w odkurzaniu. Więc wydaje mi się, że jak już odbierzemy mieszkanie, to dziewczyny też będą na tyle duże, że nam w tym pomogą i wspólnie w czwórkę, a w przyszłości w piątkę damy radę.